I tu trzeba też bardzo jasno to powiedzieć. Ideą spotkania jest połączenie środowisk badających Trójmorze, również naukowców, badaczy, ekspertów z państw Trójmorza, również z państw partnerujących z Trójmorzu, Stanów Zjednoczonych. Chodzi o to, aby po pierwsze pokazać potencjał współpracy 12 państw, możliwości gospodarcze, polityczne, ekonomiczne, wpływu politycznego, budowanie sojuszy, pokazanie też możliwości, co doskonale widać przy wojnie na Ukrainie, kiedy widzimy, że na przykład z polskich portów są eksportowane towary żywnościowe, produkcyjne z Ukrainy. Pokazanie też, zbudowanie pewnego takiego poziomu wymiany poglądów, dlatego też są panele niektóre zamknięte, właśnie żeby eksperci mogli sobie powiedzieć kilka słów, jak rzeczywiście wygląda, gdzie są pewne problemy, na przykład między państwami polityczne, społeczne również, tak, jak można tę współpracę inaczej również konstruować, projektować. I w założeniu pomysłodawców jakby cykl tych spotkań będzie wieloletni właśnie po to, żeby budować taką platformę wymiany myśli, współpracy, też oddziaływania niewątpliwie intelektualnego poprzez właśnie publikacje, poprzez również media, publiczne wystąpienia, aby właśnie w tym zakresie ten aspekt Trójmorza właśnie, czyli współpracy państw Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego, a niewątpliwie też pamiętajmy, że Polska jako to państwo centralne dla Trójmorza Węzłowe jest szalenie istotnym projektem, bo bez Polski, czyli naszego państwa, projektem nie ma racji bytu, prawda, tak? To doskonale widać dzisiaj przy wojnie rosyjsko-ukraińskiej również. Trójmorze od samego początku było projektem bardzo potrzebnym, dlatego że konsolidowało on region Europy Środkowo-Wschodniej wokół ambicji rozwoju gospodarczego, poprawy infrastruktury. Natomiast w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę nabiera to szczególnego znaczenia. My musimy się wzmacniać, musimy nabierać odporności społecznej, odporności państwowej i musimy stawiać czoła wyzwaniom. Znacznie łatwiej jest takim państwom jak państwa Trójmorza robić to razem, bo jesteśmy państwami średnimi lub małymi. W związku z tym powinniśmy się konsolidować.